Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na briefingu prasowym. Ze mną jest pan premier Jarosław Gowin. Za chwilę dojdzie nasz skarbnik, pan Jacek Hecht. Dzisiaj jesteśmy w okręgu toruńsko-grudziądzko-włocławskim. Odwiedzamy samorządy. Właśnie w tej chwili jedziemy z Wąbrzeźna, w którym spotkaliśmy się z burmistrzem i okolicznymi wójtami. Również porozmawialiśmy tam o społecznych inicjatywach mieszkaniowych, które po prostu się realizują, a to jest nasz projekt i jesteśmy jego, pan premier jest jego autorem i chcieliśmy zobaczyć, jak to wszystko działa. Samorządowcy mówią nam o swoich problemach, wielkich problemach, z którymi się w tej chwili borykają i to jest bardzo ważne, te nasze spotkania są bardzo ważne. Te spotkania z samorządowcami w tym okręgu, w naszym okręgu obecnym, to jest któryś z rzędu spotkania, bo jeździmy po całej Polsce i odwiedzamy samorządy i wszędzie spotykamy się z takimi samymi problemami. I one są naprawdę ogromne. Natomiast chcę również powiedzieć, że niedawno, 2 tygodnie temu, Porozumienie Jarosława Gowina zorganizowaliśmy konwencję krajową, której jestem przewodniczącą i tam były zapowiedziane pewne postulaty programowe. Oddam tutaj głos panu premierowi. Panie premierze, proszę bardzo. Szanowni Państwo, podstawowy problem, z którym dzisiaj mierzą się miliony polskich rodzin, to jest problem drożyzny. Co proponujemy? Po pierwsze, obniżenie podatku VAT tej podstawowej stawki 23% do 15%, a w przypadku usług czy cen energii z 8 do 5%. Proponujemy także wydłużenie czasu obowiązywania zerowej stawki na żywność do końca pandemii. Bez tych rozwiązań ceny będą galopować, będą pustoszyć budżety domowe milionów polskich rodzin. Porozumienie jest partią konsekwentnie progospodarczą, dlatego proponujemy też rozwiązania, na które oczekują polscy przedsiębiorcy, przede wszystkim te mikro i małe firmy, które są kołem zamachowym rozwoju naszej gospodarki, a które dzisiaj są często zagrożone bankructwem. Przypomnę, że po wprowadzeniu Polskiego Ładu mamy rekordowo dużą liczbę bankructw. Jeżeli chodzi o mikro i małych przedsiębiorców, postulujemy wprowadzenie rozwiązania, za którym te przedsiębiorstwa i ci przedsiębiorcy opowiadają się od lat, czyli dobrowolność ZUS-u. Niech przedsiębiorca sam decyduje, na co przeznaczać swoje pieniądze, w jaki sposób zabezpieczać swoją przyszłość. I drugi postulat, bezpośrednio związany z Polskim Ładem, my proponujemy, aby wprowadzić po odsunięciu PiS-u od władzy, żeby przywrócić dawne sposoby rozliczania przez przedsiębiorców składki zdrowotnej, odliczania ich od podatków. Szanowni Państwo, to, z czym dzisiaj borykają się miliony polskich rodzin, zwłaszcza młode pokolenie, pokolenie, które zaciągnęło w wielu przypadkach wysoki kredyt, to jest nierównomierność oprocentowania kredytów. To oprocentowanie przez banki kredytów jest bardzo wysokie, natomiast nasze lokaty oprocentowane są na niskim poziomie. Dlatego postulujemy, a właściwie domagamy się, aby Komisja Nadzoru Finansowego wreszcie dostrzegła to zjawisko, aby zareagowała w postaci oficjalnej rekomendacji dla banków. W tej rekomendacji Komisja Nadzoru Finansowego powinna domagać się od banków, aby wysokość oprocentowania kredytów była wyższa nie więcej niż o 3 punkty procentowe w stosunku do oprocentowania lokat. W ten sposób będziemy zachęcać Polaków do oszczędzania i tym samym jest to jedno z rozwiązań, które spowoduje, że inflacja będzie niższa. Z tą inflacją muszą borykać się także samorządowcy. Właśnie przyjechaliśmy tutaj z Wąbrzeźna, a za chwilę będziemy mieli spotkanie z prezydentem Grudziądza.
potem spotkamy się z samorządowcami w Brodnicy i wszędzie słyszymy te same postulaty. Drożyzna uderza także w budżety samorządowe, stąd nasz postulat zmiany ustawy o finansach publicznych, tak żeby samorządy mogły przekierowywać środki z inwestycji na wydatki bieżące, inaczej już w drugiej połowie roku wiele samorządów nie będzie w stanie pokrywać wydatków bieżących. Zagadnienia związane z drożyzną to jest jeden z dwóch podstawowych problemów, z którymi dzisiaj boryka się polskie społeczeństwo. Drugi problem to kwestia bezpieczeństwa. Na ten temat zabierze głos pan Jacek Hecht, skarbnik i przedstawiciel ścisłych władz Porozumienia. Szanowni Państwo, za naszą wschodnią granicą toczy się krwawy, najbardziej barbarzyński od 70 lat konflikt zbrojny. Porozumienie troszczy się także o bezpieczeństwo Polski. Mamy dwa konkretne postulaty, w których efekcie będzie można znacząco podnieść potencjał obronny Polski. Pierwszy postulat to włączenie cywilnych posiadaczy broni palnej, a więc przede wszystkim myśliwych i strzelców sportowych, w system obrony cywilnej naszego kraju. Jest to dynamicznie rosnąca rzesza, już blisko 200 tysięcy osób. Drugi nasz postulat to intensywne kursy wojskowe dla młodych ludzi kończących szkołę średnią. Szacujemy, że takie kursy mogłoby już w tym roku przejść 100 tysięcy osób, a zatem w ciągu 5 lat moglibyśmy przeszkolić w ten sposób 500 000 rezerwistów. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj podczas obecności w Wąbrzeźnie, podczas rozmów z samorządowcami, dowiedzieliśmy się, że właśnie dzisiaj, wczoraj, pewnie jutro, partia rządząca, czyli posłowie jeżdżą, wręczają samorządom vouchery. I co się dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że bardzo jest nierównomierny sposób przyznawania. Nie wiadomo, na jakich podstawach się przyznaje takie, a nie inne sumy. Dowiedzieliśmy się, że na przykład Wąbrzeźno dostało 5 milionów, a na przykład inne miasto, nie będę wymieniała jakie, dostało na przykład 17 milionów. Równoległe, ale tak samo jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Domagamy się, żeby były jasne i czytelne kryteria otrzymywania pieniędzy z właśnie tych zapowiedzi pieniężnych z rządu. No nie może być tak, że ten, który jest bliższy, samorządowiec bliższy partii rządzącej, dostaje dużo, dużo więcej. A takie są właśnie praktyki. Dziękuję bardzo. Są pytania jakieś?